Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobiłem beat w stylu Rysina, jakoś jestem. Także zacząłem sobie od ustawienia tempa 190 bpmów i ustawiłem sobie proste akordy w pianinie. Aby uzyskać takie samo brzmienie akordów jak w jakoś jestem, zaznaczyłem moje akordy i kliknąłem Alt plus S i to narzędzie pozwala nam rozciągnąć nuty w czasie tak, żeby nie zaczynały się w tym samym momencie. Bez tego efektu brzmi to tak. A tak z nim. I dzięki temu nasze pianino brzmi bardziej realistycznie. Po zrobieniu tego zaznaczyłem sobie całą melodię, kliknąłem Alt plus R i ustawiłem sobie bardziej losowe głośności. Następnie otworzyłem sobie drugi pattern pianina i po prostu skopiowałem sobie akordy o oktawę wyżej i dodałem top melodię. Jeśli chodzi o mix pianina, to dodałem sobie tylko delikatny reverb i zwiększyłem stereo separation. Drugim instrumentem, jaki mamy, są takie stringsy. I tutaj po prostu powycinałem częstotliwości, które mi odpowiadały. A ostatnią częścią naszej melodii są takie wokale. Utworzyłem pattern zarówno w wyższej oraz niższej oktawie, a sam preset wygląda tak. Jest to podstawowy preset, który pojawi się od razu po uruchomieniu arcade'a. Elementem, którego użyłem jeszcze do intra, jest subbass. Przechodząc do drumsów, mamy dwa snary, które łączą się w jeden. I grają sobie w takim patternie. Następnie dodałem 808 i kick. Następnie mamy wyspacowane hi-hety, które ze snare'em brzmią tak. Przedostatnim elementem perkusji jest open hat. A ostatnim elementem jest crash. Do samego crasha dodałem sobie delay. Oraz wtyczkę pancake, która spowoduje nam przechodzenie dźwięku z lewej do prawej słuchawki. Aranż mamy taki sam jak w kawałku jakoś jestem, także zaczynamy sobie od samych akordów naszego pianina. Następnie mamy rozszerzenie intra, które gra nam subbass, nasz drugi pattern pianina oraz nasze stringsy i wokal. Potem przechodzimy sobie do zwrotki, w której mamy nasze akordy z pianina, wokale na dolnej oktawie oraz całą perkusję. Następnie mamy refren z małym breakiem w drumsach na początku i z melodii ponownie gra nam wszystko. Potem mamy kolejną zwrotkę, a zaraz po niej mamy bridge, w którym na naszą perkusję wchodzi EQ, które zmienia jej troszeczkę brzmienie. Także mamy EQ dla pierwszego snara, dla drugiego snara, a dla kicka dodałem coś takiego. I wtedy na naszym bridge'u mamy takie brzmienie. Po bridge'u mamy jeszcze jeden refren, a na końcu mamy outro. Ayo, now I made another one.
Także to by było na tyle w tym odcinku, więc dzięki wielkie za oglądanie i miłego produkowania. Siemanko.